Dzisiaj o manifestacji. Na potrzeby tego wideo nazwałam te dwa sposoby manifestacji, o których będę opowiadała, manifestacją wysiłkową i bezwysiłkową. Czyli próbując to zobrazować, będzie wyglądałoby to tak. Tu jesteś Ty, a tu jest to, czego chcesz. I teraz jak chcesz manifestować? Chcesz przyciągać wysiłkowo za zastosowaniem różnego rodzaju metod i praktyk to, czego chcesz? Czy chcesz pozwolić na to, będąc tu, żeby to, co jest dla Ciebie najlepsze, co jest zgodne z Twoim najwyższym dobrem i najwyższym potencjałem, po prostu do Ciebie przyszło? Co wybierasz? Dwa słowa o mnie. Mam na imię Agata i przyszłam tutaj na tą piękną planetę naszą, żeby wskazywać ludziom drogę do długotrwałego spokoju i szczęścia. I dziś o manifestacji. Ja, słuchajcie, przez długi czas znałam tylko ten jeden sposób tej manifestacji wysiłkowej. Odkryłam w pewnym momencie na drodze mojego rozwoju osobistego, duchowego, że to nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość i że zastosowaniem różnego rodzaju technik, praktyk, właśnie wizualizacji, afirmacji, dzienniczków wdzięczności itd., itd., mogę przyciągnąć do swojego życia to, czego chcę. Dziś wiem i rozumiem, że byłam wtedy bardzo w umyśle i właśnie ten sposób manifestacji wysiłkowej nazywam manifestacją z poziomu umysłu. Po raz pierwszy zetknęłam się z tym, że w ogóle można inaczej 2 lata temu na warsztacie Mistrz Manifestacji u Sylwii Kocoń. Świetny warsztat, w ogóle polecam. Nie wiem, czy ona nadal robi te warsztaty, szczerze mówiąc, ale jeśli tak, to naprawdę świetny, świetny warsztat. To było, słuchajcie, dokładnie luty 2022 roku. Ja poszłam na warsztat dotyczący właśnie manifestacji. Mówię, no teraz to sobie będę już tak manifestować. Wow, poznam jakieś nowe narzędzia, jakieś nowe techniki i będę wymiatać. I jakież moje było zdziwienie, gdy Sylwia pyta, no to z jakiego poziomu Ty manifestujesz? Ja mówię, no jak to z jakiego? No, głupie pytanie, nie? No wiadomo z jakiego, no moje myśli tworzą moją rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. A ona mówi tak, i to jest poziom umysłu. I super, czasem działa, czasem nie działa. I zobacz, czy to nieprawda? Czasem działa, czasem nie działa. Nie? Jest ręka do góry, kto tak ma, czasem działa, czasem nie działa. Ale ona mówi, ale jest jeszcze inny sposób. Ona nazwała to manifestowaniem z poziomu boskości. Dla mnie to był wtedy, słuchajcie, game changer. Ja mówię, jak to z innego poziomu, że z jakiego niby? Ja to właśnie nazywam tą manifestacją bezwysiłkową. I ona zaczęła używać takich słów jak pokora, poddanie się życiu, zaufanie. Dla mnie to, słuchajcie, na tamten czas był mindfuck. Od tamtego czasu minęły 2 lata. Sporo doświadczyłam, sporo przeżyłam i mogę z pełną odpowiedzialnością tych 2 lat doświadczeń powiedzieć, że całkowicie zarzuciłam ten rodzaj manifestacji, tej wysiłkowej. I całkowicie skupiłam się, znaczy w zasadzie to nie jest tak, że ja się skupiłam na manifestacji bezwysiłkowej, bo w tym znowu jest jakiś, wiecie, jakiś wysiłek, jakaś presja. Tylko po prostu pozwalam, aby właśnie to, co jest dla mnie najlepsze i co zgodne z moim najwyższym dobrem i najwyższym potencjałem, po prostu do mnie przyszło. We właściwym czasie, którego nie znam. We właściwy sposób, którego nie znam. Bo teraz zobaczcie. My jesteśmy tu. Celowo teraz odwracam tą rękę. I będąc na tym poziomie umysłu, manifestując z poziomu umysłu, to jest tak, że my czegoś chcemy. Innej pracy, związku, w ogóle związku, albo lepszego związku, więcej pieniędzy, lepszego samochodu. Wstaw dowolne. Z jakiego to jest miejsca po pierwsze? Zazwyczaj z miejsca braku. Nie twierdzę, że tak jest w każdym przypadku, ale bardzo często, jak jesteś na tym poziomie, ta manifestacja jest z miejsca braku, że ja czegoś nie mam i bardzo chcę coś mieć. Z jakiegoś miejsca niekompletności. Tak czy nie? Jeśli tak nie jest w Twoim przypadku, to respekt.
i bo ty potrzebujesz wykonać właśnie jakieś działania, żeby to przyciągnąć. Tak? Czyli na przykład codziennie medytujesz, wizualizujesz, piszesz dzienniczek wdzięczności. Tak jak mówię, jest cała masa na to narzędzi. Gdy zaczynasz głębiej wchodzić na drogę duchową, bardziej zaczynasz poszukiwać siebie, tego, kim jesteś naprawdę, eksplorować to, kim jesteś naprawdę, bardziej odwracasz się w stronę serca, w swoją stronę. Już przestajesz tak bardzo zwracać się ku zewnętrznemu światu, tylko zaczynasz skupiać się bardziej na swoim świecie wewnętrznym. Zatrzymujesz się coraz częściej w ciszy, łączysz się ze sobą, słuchasz, czego tak naprawdę pragniesz. Tak naprawdę. Bo teraz zobacz, sprawdź sobie, z jakiego miejsca jest ta manifestacja wysiłkowa. Co ty myślisz o sobie w tym wszystkim? I skąd ty masz przekonanie, że to, czego ty chcesz, to jest dokładnie tym, co jest dla ciebie dobre? To jest, słuchajcie, manifestacja z poziomu ego cały czas. Z takiego poziomu, gdzie tobie się wydaje, że to ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Serio? Ja, słuchajcie, dzisiaj na podstawie tych kilku lat, które się wydarzyły w moim życiu, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że gdybym manifestowała tylko z poziomu umysłu, to nie żyłabym dzisiaj, to w ogóle byłabym w totalnie innym miejscu. Zawodowo, prywatnie, w sensie, nie wiem, tego, gdzie mieszkam i tak dalej, i tak dalej. Mój umysł by tego nie wymyślił. Skąd w tobie przekonanie, że ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze? Skąd w tobie przekonanie, że masz całkowity wpływ na to, co wydarza się w twoim życiu? Jak często skuteczna jest ta manifestacja, którą stosujesz? Czasem wychodzi, a czasem nie. I teraz zobacz, gdy na drodze tego rozwoju duchowego zaczynasz odwracać się w stronę siebie, swojego serca. I teraz tutaj zobaczcie, co jest. Tu jest Bóg, Wszechświat, wyższa inteligencja, nazwij to dowolnie. Gdy stąd odwracasz się tu i twoja intencja człowiecza spotyka się z tą boską intencją, wydarzają się cuda. Nie fajne, dobre, miłe wydarzenia, cuda. Sytuacje, których byś sobie nie wyobraziła i nie wyobraził. Zbiegi okoliczności, które by ci w życiu do głowy nie przyszły. I nie mówię tego w teorii. Mówię to z własnej praktyki. Bo wiele razy w moim życiu to się wydarzyło. Tylko ja nie rozumiałam, jak to się zadziewa. I co ja potrzebuję zrobić, a raczej nie robić, żeby to się wydarzyło. Bo ja byłam tu. Ojejku, tak strasznie tego chcę. Ojejku, to ja może powizualizuję, poafirmuję. Ojejku, jejku. A potem wstawałam rano i mówiłam, no co, no nie ma? No nadal nie ma? No i sprawdź w uczciwości ze sobą, czy tak u ciebie nie jest, że wstajesz rano i no jeszcze nie ma tych 10 tysiaków na koncie, czy tego faceta w łóżku obok mnie. I ty kupujesz kolejne kursy o tym, jak manifestować, ale potem ci to wychodzi. No bo wiecie, jak to z tego poziomu umysłu. No raz zamanifestujesz, raz nie zamanifestujesz. Więc zaczynasz mieć żal sama do siebie i sam do siebie i sama do siebie o to, że nie manifestujesz. To sobie myślisz, kurczę, to pewnie mam za niskie wibracje. Więc kupujesz kolejny kurs po tym, jak kupujesz kurs o tym, jak skutecznie manifestować, kupujesz kurs o tym, jak podnosić swoje wibracje, a potem jeszcze, jak jeszcze nie, nadal nie manifestujesz, to mówisz, a to jest pewnie jeszcze jakiś opór, więc kupujesz kolejny kurs o tym, jak pracować z oporem. Dobra, trochę przyrosowuję. Ale zobacz, czy tak nie jest. A w tej manifestacji wysiłkowej, którą Sylwia Koce nazywała z poziomu boskości, po
prostu poddajesz się życiu. Poddajesz się tej wyższej sile i tak jak mówię, w momencie, gdy Twoja człowiecza intencja spotyka się z tą boską, jest mecz. Sylwia mówi tak, cuda wydarzają się wtedy, gdy czas człowieczy przecina się z czasem boskim. I wtedy nie mówimy już o tym, a ja jako człowiek jestem kreatorem swojej rzeczywistości. Wtedy nazywamy tą kreacją boską. Ja lubię mówić o człowieczo-boskiej kokreacji, że wtedy wspólnie z tą wyższą energią, z wszechświatem, z Bogiem, nazwij to jak chcesz, wspólnie kreujemy. Kokreacja. Człowieczo-boska kokreacja. I zobacz, co ty potrzebujesz tutaj robić. No bo powiesz, no dobra, no ale jak to, nie? No tutaj to wiem, co robić, a tutaj to co? Po prostu żyj. Odpuść kontrolę. Pozwól życiu płynąć. Ale żeby tak nie było, że to po prostu samo się... Okej, są pewne rzeczy, które warto. Po pierwsze, zatrzymuj się i gadaj ze sobą i słuchaj siebie. Z miejsca umysłu nie przyjdą do ciebie głębokie wglądy dotyczące tego, czego ty tak naprawdę chcesz, czego twoje serce chce, co jest dla ciebie najlepsze. Więc zatrzymuj się regularnie, w ciszy. I to nie zawsze musi być, słuchajcie, taka, wiecie, typowa medytacja, że tam siedzisz na kanapie 10 czy 15 minut, medytujesz. Wiem, że dla części z was to jest nie do zniesienia. Moja klientka wczoraj powiedziała, słuchaj, no ja nie mogę tego wytrzymać. I okej. Niech to będą 2 minuty. Znajdź sobie taki sposób, który będzie dla ciebie najlepszy, najbardziej dogodny. Ja, słuchajcie, na przykład siadam sobie na tarasie, na takim fotelu bujanym i po prostu wystawiam buzię do słońca i siedzę sobie w ciszy. A posiedź sobie na balkonie 2 minuty, a popatrz się na drzewa w parku przez 3 minuty, ale bądź przez chwilę w tym zatrzymaniu. Słuchajcie, z miejsca pędu, z miejsca stresu, z miejsca braku, z miejsca lęku, ja nie mówię, że nie możesz nic kompletnie tam w tym życiu nie zamanifestować. No coś tam zamanifestujesz, ale to nie jest to, to nie jest ten przepływ, to nie jest ten flow, to nie jest ta bezwysiłkowość. Ale zatrzymuj się. Zatrzymuj się jak najczęściej, chociaż na chwileczkę. Słuchaj siebie. Też słuchajcie, nagram wideo o tym, jak odróżnić głos ego od głosu intuicji, serca. Będzie o tym film. Zatrzymuj się. Słuchaj siebie. Kolejna sprawa. Celebruj to, co działa. Bo my tak strasznie skupiamy się na tym, co nie działa. Tego nie ma, tamtego nie ma, no tam... Ale zobacz, ile w Twoim życiu rzeczy działa. Celebruj to. I po prostu żyj. Po prostu żyj. Idź za tym, co przynosi do Twojego życia lekkość, co przynosi radość. Ja tak, słuchajcie, działam. Że po prostu to, co mnie pociąga gdzieś jakaś jest lekkość, jest jakaś radość. Ja za tym idę. Ja za tym idę. Życie mnie prowadzi. Ale to życie mnie prowadzi. To nie ja mówię... Ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. Mam agendę, mam plany na swoje życie, tabelkę w Excelu i tak będzie. Okej, jeśli to jest Twój wybór, szanuję. Moim zdaniem to jest po pierwsze cięższe, trudniejsze, bardziej mozolne, a po drugie, Ty naprawdę możesz nie wiedzieć, co jest dla Ciebie najlepsze. I teraz słuchajcie, taka myśl ważna też. Że Bóg, Wszechświat, Wyższa Inteligencja, wstaw dowolne, chce dla Ciebie długotrwałego szczęścia. Bo wiecie, my mówimy, Wszechświat nie wspiera wtedy, kiedy w naszym życiu wydarza się coś lekkiego, łatwego i przyjemnego. Ale gdy się dzieją rzeczy trudne, które być może są niewygodne w danym momencie, to mówimy, o, Wszechświat mnie testuje, już mnie nie wspiera. Ale to, czego chce ego, to jest takie szybkie, ulotne, krótkotrwałe szczęście, a to, czego chce dla Ciebie ta boskość, to jest długotrwałe szczęście. Więc być może, żeby tam pójść do tej drogi, tak, tą drogą do tego długotrwałego szczęścia, długotrwałego spokoju,
A zakładam, że kurczę, tego właśnie chcesz. Nie na chwilę. To być może teraz potrzebuje się wydarzyć coś trudnego, coś nieprzyjemnego. Po to, żebyś mogła i mógł dojść w to miejsce, gdzie osiągniesz to długotrwałe szczęście i długotrwały spokój. Jak Ci to brzmi? I chciałabym zakończyć ten dzisiejszy film takim też przepięknym zdaniem, które powiedziała właśnie też Sylwia Kocoń na tym warsztacie Mistrz Manifestacji. Przeczytam je, bo pewnie zapomnę albo coś przekręcę. Ufam, że życie ma dla mnie o wiele większy i piękniejszy plan niż ten, w który wierzy mój umysł. Jeszcze raz. Ufam, że życie ma dla mnie o wiele większy i piękniejszy plan niż ten, w który wierzy mój umysł. I wiem, co mówię, bo ja z miejsca swojego umysłu, swojego obecnego życia nie wymyśliłabym nigdy. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Daj znać, jak ten film z Tobą rezonuje. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że był pomocny. Zostaw komentarz, ja zawsze chętnie je czytam. Jeśli jesteś zainteresowana i zainteresowany sesjami indywidualnymi ze mną, to serdecznie zapraszam. Szczegóły w opisie filmu. No i przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.